Radio Kraków. Radio Kraków. Goście z uszatej przystani, czyli z azylu Stowarzyszenia Pomocy Królikom. Iza Kamionka i Anna Wardzińska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ale pani nie są same. Kto jest jeszcze z nami? Jest z nami trufelek. I Podka. Trufelek i karpatka, czyli króliki, zapraszam Państwa przy okazji na www.Radiokraków.pl można zajrzeć do studia i zobaczyć, jak trufelek i karpatka wcinają teraz pietruszkę. Uszata przystań to jest azyl, który opiekuje się królikami. Dość dużo jest różnych organizacji zajmujących się psami, kotami, to wynika ze skali bezdomności tych zwierząt, ale o króliczej takiej przystani o króliczym azylu po raz pierwszy słyszę. Azyli dla królików jest kilka takich prze, przechowalni, azyli, e, organizacji zajmujących się królikami bezdomnymi też jest w Polsce kilka, także Stowarzyszenie Pomocy Królikom nie jest jedynym takim tworem e, i Uszata Przystań też nie jest jedynym takim tworem, jest jedynym takim tworem w Krakowie i w Małopolsce, w ogóle tutaj na, na, w Małopolsce na pewno. Natomiast oprócz Stowarzyszenia Pomocy Królikom, Królikami zajmuje się też Fundacja Przygarni Królika, Fundacja Królewska i Azer dla Królików w Toruniu. I jak one do Was trafiają? To są wyrzucone z domu, tak jak z psami ludzie robią, że na przykład Bach do lasu i odjeżdżają, czy, czy z kotem gdzieś tam wywiozą daleko daleko, żeby tylko jak najdalej od domu zostawiają, bo, bo się znudził, bo różne są przyczyny. Znaczy myślę, że takie też są. Zwierzę, no, czy porzucone, czy takie, które się zgubiło, nie, nie powie nam, z, dlaczego ono jest samo i gdzieś tam się błąka. Część tych zwierząt, które mamy pod opieką, to są zwierzęta oddane przez, bezpośrednio przez właścicieli z jakichś różnych życiowych powodów. Czyli właściciele sami was szukają, Też. żeby właśnie nie zrobić się w Też. ten sposób. Też tak. To jest no, zdecydowanie lepsza forma. Oczywiście najlepszą formą, jeżeli człowiek wie, że wyjeżdża i zwierzęcia nie może zabrać, to fajnie byłoby jednak na tyle wcześniej się zabrać za szukanie domu, żeby może udało się znaleźć dom w, nie wiem, wśród swoich znajomych albo wśród rodziny. No, zgłaszanie się, halo ratunku, bo jutro wyjeżdżam. A, a tutaj zdarzają jest się klubić? takie przypadki, że na przykład tylko na dwa tygodnie ludzie chcą znaleźć dom dla usza, bo wyjeżdżają, a potem wracają po niego, czy zazwyczaj, jeżeli już go zostawią, to zostawiają na dobre? My nie hotelujemy zwierząt, tak? bo, bo od takiej doraźnej pomocy ludziom, którzy wyjeżdżają, są hotele dla zwierząt. My się nie zajmujemy działalnością pomagającą zwierzętom, które mają opiekunów tak naprawdę. E, tylko, tylko tymi, które są przechodzą pod naszą opiekę. Ile w tej chwili królików jest pod Waszą opieką? Około 30. I duża jest rotacja? Ile czasu średnio przebywa taki puchaty, sympatyczny, muszaty? To jest gość? strasznie ciężkie pytanie, bo to jest bardzo różnie. Są takie króliki, które po tygodniu mają nowe domy, są takie króliki, które czekają. E, Ponad rok na przykład. A które są najbardziej chodliwe, że użyję takiego brzydło, brzydkiego słowa? Baranki. Baranki. Baranki? Ale też nie ma ale, reguły. Ale też nie ma reguły. Baranki, czyli? Sklepniętymi e, łóżkami na dół. A, a, aha, a to, to jest stojąca łasa. <grym> <grym> tak. A te, yy, ten drugi jest. Ma On się jeszcze nie określił. To jest, to jest młody królik, e, królik hodowlany. Myślę, że wyrośnie z niego e, jakiś belg albo krzyżówka królika belgijskiego. A na co e, się hoduje? Na futerka? E, na futra, na mięsa. E, na miniatury to raczej ani na futra, ani na mięsa raczej do, do towarzystwa. E, ten A. był znaleziony w szopie, sam, samiutki jak palec, e, jako malutki taki króliczek e, półkilowy z strasznymi problemami z układem pokarmowym e, w Gorzowie Wielkopolskim. Ale, udałoś, ale udało się go wyprowadzić z tych problemów? No tak. Jest pięć razy większy, niż był dwa miesiące temu. Proszę państwa, proszę zajrzeć. Może komuś serce zabije mocniej na widok trufli albo... Karpatki. Albo karpatki. I wtedy proszę zadzwonić 12 33 33, To od razu się znajdzie dom. W, waszym, w waszej przystani działają wolontariusze. To oni opiekują się królikami. Czy wy szkolicie takich najczęściej młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy chcą się... Opiekować zwierzakami. Tak, tak. Każda osoba, która jest chętna do wolontariatu, przechodzi szkolenia wstępne. Takie szkolenie to w zależności od osoby, na początku opowiadamy na czym to polega, potem jest kilka dyżurów takich z doświadczonym wolontariuszem, wtedy można się zapoznać na czym polega opieka, jak, jak to wszystko u nas wygląda, no a potem taki wolontariusz już sam jakby przychodzi na wybrane przez siebie dyżury. Dzwonił do nas pan Wojciech z pytaniem. Zaobserwowano jakiś niekorzystny wpływ utrzymania królika w domu na zdrowie kobiet w ciąży? Oczywiście przy zachowaniu y, higieny, czystości itd. No właśnie. Czy jest jakiś wpływ królików na y, życie i zdrowie kobiet w ciąży? Czyli w naszych wolontariuszach w ciąży, wolontariuszkach nie zaobserwowaliśmy żadnych niekorzystnych. Króliki nie są nosicielami toksoplazmy na przykład? Ech. Bo To jest taka choroba, która w przypadku kotów, które mogą nie być. Nie jestem nościelami. pewna tego na 100%. Wydaje mi się, że, że nie. Chociaż jeżeli ktoś obawia się bardzo, no to wystarczy wyrzucać kuwet w rękawiczkach, tak naprawdę tak samo jak jest przy kotach wydaje mi się, że nie jest to absolutnie żaden powód do tego, żeby się zwierzęcia pozbywać. Ale... Czy kota, czy królika. Czy A jak się opiekować się królikiem? Bo to jest chyba dosyć istotne. Część osób wychodzi z założenia, że skoro są niewielkie, kosztują niedużo w sklepach zoologicznych, no to będą też takie bezproblemowe. Jak to jest z tą opieką nad królikiem? Czy on jest rzeczywiście taki bezproblemowy? Głaskanie lubią bardzo, sądząc po tym, jak teraz się zachowują. Niektóre lubią, niektóre lubią mniej. Króliki są tanie i to jest ich problem, ponieważ one w utrzymaniu później nie są już takie tanie. W sklepach są małe, potem, jak widzimy, już nie są takie malutkie jak w sklepach. One potrzebują przestrzeni, potrzebują ruchu, potrzebują dobrego żywienia, żeby były zdrowe. Potrzebują opieki medycznej. Ale dobre żywienie um, przecież to są warzywa, prawda? To nie jest jakieś To, jakiś jest, przede wszystkim siano. E, to jest przede wszystkim siano. E, część ludzi o tym nie wie e, i traktuje siano jakościółkę do kuwety. Siano to jest podstawowa, podstawowy składnik pożywienia króliczego. Na drugim miejscu jest zielenina, a warzywa korzeniowe to jest gdzieś dopiero... Czyli ta marchewka, którą rysujemy najczęściej z dziećmi na kartce, marchewka powinna być to podawana miejsce. jako przysmak. Nie, to jest w ogóle jako przysmak, To po, po kawałku nie cała marchewa, nie kilo marchewy w tygodniu, tylko, tylko plasterek marchewki. Ona jest bardzo słodka, ma dużo cukru, jest też przez to tucząca, więc, więc raczej nasze króliki w uszatej przystani są żywione z tym schematem takim zbliżonym jak najbardziej do naturalnego, czyli my nie kupujemy żadnych kulek, kółek, granulatów, takich rzeczy nie dajemy. Mają dobrej jakości siano, kupujemy suszone zioła, które też dostają, które też są dla nich, dla nich korzystne i oprócz tego dwa razy dziennie dostają posiłek świeży, czyli zielenina i niewielkie ilości warzyw korzeniowych. Te króliki, które mogą, bo, bo maluchy mają troszeczkę inną dietę, króliki, które są chore mają troszeczkę inną dietę, więc tam dobieramy do, do konkretnego królika żywienie i tak samo jest z tymi królikami w domach, no, każdy królik jest jednak troszeczkę inny, więc... Zanim się rzucimy w miłość króliczą i nabędziemy go radośnie i bezmyślnie, to jednak tak, przechodząc dobrze na w centrum byłoby, handlowym koło skędu było poczytać, nie jeżeli ktoś nie, nie potrafi wybrać na stronach internetowych bo tych stron jest dużo, zawsze można do nas napisać, zapytać, czy na fanpage'u naszym na Facebooku, czy, czy, czy na maila naszego krakowskiego. Jeżeli ktoś potrzebuje porady, potrzebuje odesłania do źródeł, zanim królik się pojawi, to zapraszamy. A opieka weterynaryjna królików jest droga. Trzeba je szczepić regularnie, jeżeli one przebywają w domu Trzeba albo ewentualnie wychodzą na zewnątrz. Trzeba szczepić króliki niezależnie od tego, czy wychodzą, czy nie wychodzą, ponieważ choroby, które są dla nich najbardziej niebezpieczne, to są choroby wirusowe, więc nie jesteśmy w stanie ich uchronić inaczej. To są szczepienia, które się powtarza w zależności od użytej szczepionki albo co pół roku, albo co dziewięć miesięcy, albo raz w roku, ale jednak się powtarza przez całe życie królika. To nie jest jakiś koszt duży, natomiast trzeba się z tym liczyć, że trzeba pójść i zrobić, przebadać królika, zaszczepić. Wyższe koszty to są koszty leczenia np. stomatologicznego, bo króliki miniaturowe bardzo często mają problemy z zębami. Pazury chyba też. Pazury to w zasadzie większość właścicieli może, może sama w domu przycinać. Jeżeli też ktoś się boi, a chciałby nożyczki. spróbować, tak, to też możemy go nauczyć. Uż tej przystani robimy to praktycznie każdego dnia, więc jeżeli ktoś nie potrafi, bo wydaje mu się, że jego królik nie da się spacyfikować, to też zapraszamy. Możemy się umówić, zrobimy szkolenie bezpłatne z obcinania pazurków. A taka zabawa z królikiem w domu, one to lubią, czy traktują to jako inwazyjne wchodzenie w ich przestrzeń? Lubią być przytulane, głaskane. Zależy od królika. Każdy królik jest inny, każdy ma inny charakter, tak jak ludzie. Niektóre uwielbiają wręcz przytulanie. Niektóre... Sam królik do nas przyjdzie na przytulanie, tak jak kot? Tak. Czy nie? Są takie króliki, aczkolwiek nie są to takie zwierzaki jak kot, które można brać na ręce, które będą, lubi będą lubiały być podnoszone, noszone. Raczej to my musimy się dostosować do tego, co robi królik. I nie możemy trzymać go całymi dniami w klatce. Tak, nie możemy. Najlepsza, najlepszą opcją dla królika jest całkowita wolnowybiegowość. Ja sama mam dwa króliki, które biegają po a, całym domu. A jest domu. szansa nauczyć się królika korzystania z kuwety, tak żeby potem nie musieć po całym domu chodzić i strzątać? Jak najbardziej. Moje króliki wracają do kuwety, która stoi w kuchni. Nawet z balkonu pędzą się załatwić.